Kabel ProL, model tutaj napisany, instrumentalny, 24 karaty, sam kabel wygląda w ten sposób, kątowa jedna końcówka, druga prosta, solidny kabel, solidna tutaj guma, izolacja. Nie skręca się. Kabel kierunkowy, czyli tutaj powinno być najlepiej gitara. Tu gitara podpięta i tutaj wzmacnia. Czyli jednak fajna też jest opcja, jeśli sobie gitary podpinamy tutaj, ponieważ wtedy jak sobie siedzimy z gitarą, to nie wyginamy tej końcówki, bo jeśli mamy takie coś wystaje, to po prostu zwykle w tym miejscu zaczyna się uginać i można nawet wyłamać gniazdo przez przypadek, a jak wsadzimy tutaj do gitary, to jest mniej problemów. Naprawdę sugerowane jest, że to jest kabel kierunkowy, więc teoretycznie lepszy sygnał powinien być, jeśli tu będzie gitara, aczkolwiek ja sprawdzałem u siebie i różnicy wielkiej nie widzę. Być może dlatego, że ktoś mi na ucho nadepnął i nie potrafię tego rozróżnić. Albo z drugiej strony może jest kwestia taka, że faktycznie wielkiej różnicy nie ma. Aczkolwiek sprawdźcie sami, według mnie kabel jest godny polecenia.